Halo, halo! Witajcie serdecznie. Za chwilkę zaczynamy. Tylko jeszcze dajcie mi tutaj chwilę, żebym mogła wszystko pouruchamiać. Także no, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Dajcie mi znać, e, czy jesteście już tutaj. I lecimy. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze sobie tu Audacity. Włącza, żeby już ścieżkę audio nagrywać. I lecimy. cyk, cyk, cyk. Dobra, mikrofon mamy. No, dzień dobry. Ile my tu mamy osób? Halo, 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 halo. Tutaj mamy i jest Facebook, i jest YouTube, jest Instagram. Teraz widzę, że dołącza LinkedIn i Twitter, także nadajemy wszędzie, gdzie się tylko da. Mam ogromną przyjemność powitać Was w wyzwaniu WordPressa, w wyzwaniu tworzenia samodzielnej strony internetowej. Dzisiaj przed nami pierwszy dzień i przygotowałam dla Was. Temat, który brzmi może trochę kontrowersyjnie, a mianowicie pracownik, któremu nie płacisz, a pracuje 24 godziny na dobę. I oczywiście tu będziemy rozmawiać o stronie internetowej, bo właśnie ona jest takim pracownikiem, który może dla Was pracować, na Was pracować, nawet wtedy, kiedy śpicie. Ja chciałabym tutaj Was powitać. Dajcie znać na czacie. Przywitajcie się, napiszcie, czym się zajmujecie, co tworzycie. Ja jestem bardzo ciekawa i bardzo chciałabym Was poznać. Widzę, że tutaj dołączyła już Edyta, Ekoro, Peban, Agnieszka, Aleksandra, Pola. Tutaj mamy na Instagramie Małgorzata, poetyka Ubrań, Roxana, Jakub, Monika, Karolina. No fajna już tutaj nam się ekipa robi, także witajcie serdecznie. Napiszcie kilka słów o sobie. Ja nazywam się Ola Gościniak, od 2015 roku prowadzę bloga Jestem Interaktywna i specjalizuję się w WordPressie. Uczę, jak samodzielnie można stworzyć stronę internetową opartą na WordPressa i stąd jest to wyzwanie. Słuchajcie, to już jest kolejne coroczne wyzwanie. Ja tych wyzwań już przeprowadziłam... No, myślę, że już może być i nawet setka przez te wszystkie lata. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, że ponad 60 tysięcy osób, kobiet, wzięło udział we wszystkich wyzwaniach, webinarach, które były przeze mnie organizowane. Także Wy dołączacie do tej zacnej ekipy i będziemy dalej działać. Dobra, widzę, że piszecie tu o sobie. Aleksandra zajmuje się copywritingiem, korektą tekstów, uczy się WordPressa i. UX Designu, Sabina jest fotografką, robi magiczne zdjęcia rodzinne, edyta ilustracje dla dzieci, projektowanie, skład książek, Agnieszka, yy, wirtualna asysta, dotacje, super, tutaj Monika mówi, że dzięki, yy, mi zrobiło, yy, dzięki mnie zrobiła swoją pierwszą stronę z książki, super, Książki będzie online zapewne. No super! I Sandra jeszcze pisze tutaj: Jestem specjalistą do spraw marketingu. No witam was serdecznie, ale mamy tu fajne grono. Cudownie, zwłaszcza że 13 niestandardowa godzina, ale jak to mówią? Albo taka, jak można przeprowadzić, albo w ogóle, więc wolę taką, w której mogę przeprowadzić. Dobra, no to co? Lecimy. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, Facebooku, to będziecie mogli widzieć moje karty pracy. Niestety Instagram tutaj nie będzie mógł widzieć tych kart pracy, ale mam nadzieję, że możecie się po prostu przenieść też na YouTuba bądź, bądź Facebooka i te karty pracy, to czy te mapy myśli, które będę pokazywała, będziecie także widzieć. Ja tutaj staram się już Wam to wszystko pokazać. Możecie mi dać znać, czy widzicie. Cyk, cyk, cyk. Czy widać także mój pulpit oprócz mnie? Ym, I lecimy. Gotowi, gotowi, gotowi. Jeszcze tylko czekam na informację, czy widać. Dajcie znać, czy widać. I mamy to. Dobra, pracownik, któremu nie płacisz, a pracuje 24 godziny na dobę. To jest ten dzisiejszy y, temat, mmm, który bym chciała z Wami poruszyć. Jeszcze tylko patrzę. Dobra, piszecie, że widać. No to mogę lecieć. No i super. Okej, okay, no to pierwsze pytanie: czy to jest o tobie? Ciągle musisz pozyskiwać klientów. Praca zajmuje Ci coraz więcej czasu. Ciągle rosną koszty Twojej działalności. Ciągle siedzisz w tych social mediach, a nie ma to przełożenia na klientów. Napiszcie, czy to o Was możecie napisać jedyneczka, dwójeczka, jeden, dwa, trzy, cztery. Albo pięć, jeśli coś innego, i napiszcie, jak to jest u Was z tym pozyskaniem klientów. A może nie macie jeszcze strony, nie macie tej działalności i dopiero chcecie zacząć pozyskiwać klientów. Jestem ciekawa, w której Wy sytuacji jesteście, czyli właśnie kwestia tego, że brakuje wam tych klientów, czy że właśnie praca zajmuje za dużo czasu, czy może właśnie pozyskiwanie tych klientów koszty są za duże. Jak to u was wygląda? Jest kwestia właśnie braku klientów, że to zajmuje za dużo czasu, może za dużo pieniędzy, albo właśnie ciągle siedzicie w tych social mediach. Swoją drogą powiem wam, że ja w social mediach nie siedzę dłużej niż godzinę dziennie nawet mam włączone takie, wbudowane w Androida jest taka opcja, która po godzinie włączonych social mediów wycinaje, więc mam nadzieję tylko, że dzisiaj mi tutaj nie wytnie w trakcie prowadzenia live'a, no bo to jest jednak sytuacja wyjątkowa. Dobra, piszecie, że tutaj czwóreczka, że ciągle siedzę w social mediach, piszecie, że chcę zacząć pozyskiwać klientów, potrzebuję dużą, większą liczbę klientów, mhm. dobra, super, Mm. Monika to pisze, że brakuje mi platformy do sprzedaży. Okej. Okay. Mhm. Super. Mm. Jeśli czujecie, że to jest o was, to mam dla Was konkretne rozwiązanie. I tym rozwiązaniem jest strona internetowa. I serio. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach może człowiek sobie pomyśleć, po co mi strona? Przecież są social media. No właśnie. Ja teraz Wam opowiem. Jeśli chodzi o stronę internetową, to ona jest widoczna cały czas. Ona może sprzedawać, kiedy wyśpicie, tak? Bo możecie mieć na tej stronie sklep internetowy, podpięte płatności, tak? I dzięki temu możecie zarabiać od razu, tak? Zarabiać dzięki stronie internetowej. Kolejna rzecz no to jest nasz marketing online 24 godziny na dobę. Czyli wyobraźcie sobie, nie musicie zatrudniać pracownika, który będzie co chwilę wam promował was biznes, wysyłał jakieś oferty i tylko ta strona będzie działać. I dlaczego to jest różnica w kontekście social mediów? No przede wszystkim dlatego, że strona internetowa może się pięknie wypozycjonować i być widoczna w Google. Social media pracują wtedy, kiedy my. Do nich wrzucamy jakieś treści. I to, co kilka osób z Was zaznaczało, tą czwóreczkę, ciągle siedzisz w social mediach i nie ma to przełożenia na klientów. No właśnie, social media są tak skonstruowane, żeby pochłaniać jak najwięcej Waszego czasu, bo im więcej czasu Wy będziecie spędzać w social mediach, tym więcej One zarobią na reklamach. Także też, nawet kiedy wytworzycie mnóstwo treści do tych social mediów, nie ma pewności, że te wasze treści wyświetlą się odbiorcom, bo social mediom, portalom bardziej się opłaca wyświetlać reklamy niż posty organiczne. Bo na tych reklamach przede wszystkim zarabiają, prawda? A pamiętajmy, że póki co ciągle te konta są darmowe. No dobra, teraz jakieś tam zweryfikowane konta w formie abonamentu przyszły z dodatkowymi opcjami, ale, koniec, ale dla takich podstawowych fanpage, dla użytkowników końcowych, no, social media są jednak bezpłatne. Więc tu trzeba pamiętać, że w nich na pewno większą odglądalność będą mieli reklamodawcy niż takie posty organiczne. Natomiast na stronie internetowej, jeśli my ją tworzymy, zwłaszcza jeśli zrobimy jakiś dział blogowy z aktualnościami, tak, z bazą wiedzy naszą branżową, to, to może się świetnie wypozycjonować w Google. I ja zawsze o tym opowiadam, że gdyby nie strona internetowa, gdyby nie to, że zawsze pracowałam na SEO, to mój biznes by się zwinął w 2019 roku, kiedy zaszłam w zagrożoną ciążę. Ja przez rok nie pracowałam. A co? Czy poszłam na L4? Nie, nie opłacało mi się pójść na L4, z tego powodu, że z Google'a moją stronę odwiedzało w tamtym okresie 20 tysięcy osób miesięcznie. I to co ja zrobiłam, to wyjęłam kurs WordPressa z sprzedaży kampaniowej, czyli takie okienka sprzedażowe, bo nie miałam siły, żeby w ogóle jakieś tam okienka otwierać, sprzedawać tylko w danym czasie, tylko zmieniłam go na sprzedaż ciągłą. I bardziej mi się to opłacało dalej ten biznes prowadzić. Mimo, że praktycznie nie pracowałam, bo z Google przychodziły osoby, które kupowały mój kurs. I właśnie na tym nam zależy. To są właśnie te cztery rzeczy, które my możemy zrobić dzięki stronie internetowej. Pozyskiwać klientów, nie zajmując na to, e, nie poświęcając na to mnóstwo czasu, mało tego, nie robimy tego z ogromnymi nakładami finansowymi. I oszczędzamy czas, bo nie siedzimy ciągle w tych social mediach. Możecie sobie wtedy też założyć tak, jak ja takie ograniczenie, że Max godzina dziennie w social mediach. Hmm? Albo mniej, jeśli chcecie, tak? Dobra. Także mamy ten marketing 24 godziny na dobę, skalowalność biznesu. Dużo osób zaczyna sprzedaż, taką wiecie, na Priv, gdzieś tam w social mediach, nie mając sklepu internetowego albo jeden do jeden, albo sprzedawanie usług, tak? Pozyskiwanie klientów, wystawiamy fakturę, klient ją opłaca, my dopiero realizujemy zamówienie i tak dalej. Sprawdzamy na koncie bankowym, no i to mnóstwo czasu generuje. I teraz, tak, jeśli my dopiero zaczynamy, raczkujemy i sprzedajemy w taki sposób, ale w głowie mamy, że dobra, zrobimy ten sklep, rozwiniemy go i tak dalej. Nie blokuje nas to czasowo rozwinięciem biznesu, super, ale poświęcamy chociaż godzinę dziennie na to, żeby ten sklep w tle tworzył się, bo to nam oszczędzi mnóstwo czasu. Właśnie te automatyzację biznesu, właśnie ta skalowalność. Na stronie internetowej, zwłaszcza jeśli na WordPressie ją zrobicie, możecie rozwinąć tę stronę internetową o sklep online, dzięki rozszerzeniu WooCommerce i dzięki temu możecie podpiąć tam automatyzację, takie jak automatyczne przelewy, automatyczne wystawianie faktur, może jeszcze jakieś automatyczne maile, które przypominają, że coś tam zostało w koszyku, tak, albo jak jakiś produkt się kończy, bo Powiedzmy, jest to kurs online z dostępem na rok, no to automatycznie mail po roku leci odnów swój kurs, tak? I to właśnie pomaga nam na to z tą skalowalnością. To może dać nam ta strona internetowa. Globalny zasięg, no nie musimy już tylko lokalnie działać, tak? Strona internetowa do, może dojść do wszystkich osób, które funkcjonują w tym języku, w którym my ją tworzymy, tak? Możemy też zrobić tłumaczenia tej strony i wyjść na rynki zagraniczne, tak? No, i tą stronę możemy zrobić w WordPressie. Ja się specjalizuję w wordpress.org i to jest system, z którym ja mogę Wam pomóc. To jest system, który ja polecam z tego powodu, że ponad 30% wszystkich stron internetowych, jakie są na świecie, są zasilane przez WordPressa. Daje nam to, Taki plus, że w razie co, jak potrzebujemy jakiegokolwiek rozwiązania, mamy jakikolwiek problem, to jest duża szansa, że gdziekolwiek go zadamy, to otrzymamy odpowiedź. Chociażby ja do mojej interaktywnej akademii WordPressa mam. Całe forum dla kursantów, kursantek, na którym codziennie jest godzinny dyżur ekspertek WordPressa, które wspierają, ale dokładnie też w taki sam sposób w internecie możecie uzyskać wsparcie dotyczące WordPressa. I teraz dajcie mi znać na czacie, kto już ma stronę internetową na WordPressie. Jestem ciekawa, czy już tutaj Wy macie strony internetowe, czy dopiero planujecie je założyć, na jakim jesteście etapie, proszę dajcie znać. Oprócz WordPressa są różne inne systemy, jakie ja, na przykład Wix, tak, albo e, różne inne rozwiązania, które możemy wykorzystać. Jest nawet WordPress.com, tak? Czy jest to e, specjalnie dedykowany word, e, hosting pod WordPressa? Natomiast pamiętajcie, jego ja go nie polecam, bo ma dużo okrojonych opcji w przeciwieństwie do WordPressa. A jeśli chcemy wejść nas z e, na wersję premium to jest znacznie przedłużona w porównaniu do tego, kiedy będziemy mieli własny hosting, domena i dodatkowe rzeczy, żeby chociażby sklep stworzyć na tej platformie. Dobra, ja patrzę, co macie. O, Koro pisze, że jest świetny faktycznie WordPress. Katarzyna już ma. Tutaj już jest strona, aleksandra mówi, że już buduje i potrzebuje więcej wiedzy. Tutaj ja na razie mam tylko adres. Monika już ma stronę, Kasia właśnie planuje. Sylwia, ja zaczęłam robić stronę, ale jakoś to nie idzie za dobrze. Mhm. E, dobra. Monika mówi, że mas w home.pl. Czy mogę przenieść do, do WP? Jeśli, nie wiem, czy mówisz akurat o stronie internetowej, bo możliwe, że masz w home.pl, ale właśnie na WordPressie to jak najbardziej możesz wtedy ją przenieść, przenieść na inny hosting. Natomiast, jeśli mówisz o tym takim kreatorze na Homepage, no to wtedy będzie trzeba od nowa taką stronę zrobić. Monika mówi, że zrobiłam dla testu strony z moimi opowiadaniami. Mhm, na WordPressie. Dobra, super. No to lecimy dalej. Jakie są zalety? Jeśli chodzi o posiadanie własnej strony internetowej, to niewielkie koszty. Jeśli chodzi o stronę internetową, to koszty takiej strony internetowej tutaj na Wordpressie będę Wam mówiła. Ja powiem na przykładzie LHPL, bo jest to marka, z którą ja współpracuję od... No to z Anetą z LH zawsze próbujemy dojść do tego od kiedy, ale to jest przynajmniej e... będzie już 7, 7 lat myślę, że już jestem w LHPL. I to jest firma. Ja testowałam osobiście kilka firm hostingowych na rynku polskim. Natomiast dla swoich klientów otworzyłam strony internetowe jako freelancerka, ponad 500 ich zrobiłam, przetestowałam kilkadziesiąt różnych hostingów. I jedyny, który jestem w stanie Wam z czystym sumieniem polecić, i wiem, że nie wpadniecie na jakiekolwiek problemy będziecie mieli wsparcie najlepsze infolinię także telefoniczną, bo nie każdy hosting zapewnia telefoniczną. To jest LHPL. I na hasło interaktywna macie zniżkę do nich. I ja jeszcze wam tutaj wrzucę linka: http.olGpl-lh i hasło interaktywna. Cyk. I na to hasło możecie zakupić hosting u nich i domenę. Hosting i domena, co to jest? Ja może Wam pokażę lhpl. Hosting i domena, jest to tak naprawdę dom i adres Waszej strony internetowej, tak? Czyli hosting to jest miejsce, w którym ta strona internetowa fizycznie będzie się znajdowała, a domena to jest ten adres, który się wpisuje tutaj w pasku adresu. I teraz. Zadanie dla Was, jeśli dopiero otworzycie swoją stronę internetową, wejdźcie na stronę lh.pl i sprawdźcie, czy wasza domena jest wolna. Ja tu pokażę na przykładzie może Gil, e, Girl Boskie. Ostatnio kupowałam tą domenę na początku tego roku i Wam pokażę, to akurat będzie zajęta, no bo ona już jest kupiona, mm, jest niedostępna. Natomiast. Jeśli pojawi się taka domena, która jest dowolna, to tutaj będziecie mogli od razu ją wziąć do, do koszyka. Jeśli chodzi o LHPL, to ja wam polecam hosting. W, mamy tutaj hosting WordPress i pakiet, pakiet Kiwi. Tutaj widzę, że akurat Mango jest polecane. Aha, bo jest za 37 zł, tak. Możecie wybrać pakiet Mango, włożyć do koszyka. I zobaczcie, i teraz jeśli chodzi o cenę, ja nie dodałam teraz yy, tej domeny, ale domena, widziały, widzieliście, tam była cena 9 zł za pierwszy rok i hosting się płaci w skali roku. Yy. Hosting się płaci w skali roku jako taki abo abonament, i to jest cena za pierwszy rok. W kolejnych latach w większości, w większości hostingodawców ceny są wyższe, i to będzie w okolicach 200 do 300 zł za kolejne lata za odnowienia. Natomiast na pierwszy rok zobaczcie, w okolicach tutaj 50 zł netto zapłacicie. I teraz wchodzimy do kasy, i chyba tam na etapie tutaj do kasy o jest tutaj posiadasz kod rabatowy kliknij tutaj i tu możecie wpisać ten interaktywna i ten kod działa na hosting na domena nie działa na hosting i zobaczcie cena się obniżyła Także zobaczcie, to 30 nawet 28 zł netto plus 9 zł za domenę to jest kwota na pierwszy rok, żebyście posiadali stronę internetową na WordPressie. Jeśli chodzi o LH, w momencie kiedy już zamówicie ten hosting, zamówicie domenę, wystarczy, że do nich na małpa na LHPL napiszecie proszę o zainstalowanie. WordPressa na tym hostingu i podpięcie tej domeny i dołożenia bezpłatnego certyfikatu SSL Let's Encrypt i macie tak naprawdę zainstalowaną stronę, którą możecie dalej dopieszczać. Także zobaczcie koszty są niewielkie i łatwo szybko można wejść w to, żeby działać stronę internetową. W następnych latach jaka jest cena, tak jak powiedziałam przed chwilą, to też w zależności od jakiej firmy wybierzecie, to będzie w okolicach hosting plus taka jedna domena pl będzie w okolicach tam 200 do 300 zł w skali w skali roku za odnowienia, tak, przy, te, przy tego typu pakiecie. Dobra. Jakie są jeszcze zalety strony internetowej? SAO. No to o tym Wam też już wcześniej mówiłam, czyli klienci sami wchodzą z Google'a. Możecie wypozycjonować na frazy transakcyjne. Co to są frazy transakcyjne? To jest to, o czym Wam mówiłam wcześniej. Miałam stronę internetową, 20 tysięcy osób wchodziło z Google'a, ale wypozycjonowałam tę stronę internetową na frazy transakcyjne, czyli kurs WordPressa. Kurs jak stworzyć własną stronę internetową. I to są frazy, które jak ktoś wpisuje w Google, to najczęściej ma już intencję, żeby kupić ten kurs. Albo kurs, jaka cena, tak, kurs WordPressa, jaka cena. Tego typu frazy wypisałam i wypozycjonowałam na nie strony internetowe, żeby mój kurs, moja interaktywna Akademia WordPressa pokazywała się wyżej stoko w wynikach wyszukiwania, kiedy ktoś wpisze tego typu frazy. Co nam pomaga w tym blog, czyli znowu dział, który mamy na stronie internetowej. Dział blogowy, na którym piszemy różne treści dotyczące naszej branży i zaszywamy właśnie te frazy transakcyjne, żeby inne osoby wchodząc z Google na naszą stronę, od razu mogły też przejść do sklepu na konkretne, e, konkretne produkty. I może przeczytali też opinie naszych klientów, dowiedzieli się więcej o nas, tak, o naszej stronie. I to jest to, co może nam pomóc w tym, żeby oszczędzić czas oszczędzić pieniądze. Ja na przykład w Akademii mojej WordPressa mam specjalny dział o SEO, w którym uczę i pokazuję, w jaki sposób zoptymalizować stronę internetową e, pod to, żeby wysoko się pojawiała w wynikach wyszukiwania. Jak prowadzić bloga, jak wyszukiwać frazy transakcyjne, jak wyszukiwać konkretne frazy, które mają być na tej stronie internetowej, żeby właśnie osoby z Google wchodziły. I żeby zwiększać ten ruch. I powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o SO, jestem naprawdę dobra. Mówiąc nieskromnie, ale trzeba, trzeba walczyć z tą skromnością, bo ja generalnie SO się zajmuję od kiedy SO powstało. Na tyle długo robię strony internetowe, i od razu, kiedy zrobiłam pierwszą stronę internetową, zaintrygowało mnie, co zrobić, żeby być wyżej w wynikach wyszukiwania. E, także znam proste sposoby, takie, które nie są banowane przez Google'a, żeby sobie też kuku nie zrobić, e, na to, żeby e, być widocznym. I Jestem bardzo, bardzo dumna z siebie, bo być może wiecie, na początku, na początku 2024 roku, tak, a zaledwie to jest 5 stycznia, czyli niecały, niecałe półtora miesiąca temu tak patrzę sobie teraz na kalendarz bez 13 lutego, kiedy nagrywam ten materiał powstał portal Gelboskie. I na tyle tutaj e, działam, zoptymalizowałam tą stronę pod SEO, zrobiłam szkolenie dla dziewczyn, które z redakcji dodają artykuły, że już w tej chwili ponad 25% wejść na tą stronę internetową jest z Google'a. Już po pierwszym miesiącu mamy 10 tysięcy e, łącznie wszystkich odwiedzin, z czego właśnie ta jedna, jedna czwarta jest już na ten etapie, z Google'a, po miesiącu, kiedy w ogóle ta strona istnieje. A trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że im strona dłużej istnieje, istnieje tym też ma większy autorytet, dlatego żeby pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania. Także to jest rzecz, z której jestem bardzo, bardzo dumna, ale no ja już po latach wiem, co zrobić, żeby strona się dobrze pozycjonowała kolejna rzecz, która na stronie może być to jest sklep online i na sklepie online możemy zrobić właśnie te automatyczne płatności, możemy e, zrobić bardzo fajne połączenia to są takie lifehacki, które dzisiaj w pigułce wam dam, dam w trakcie tego spotkania bardzo bardzo dużo lifehacków, które mogą dużo zmienić na tej waszej stronie internetowej i teraz bardzo fajna rzecz którą możecie wdrożyć na stronie to jest apsal i crossal kto z Was wie, ręka do góry, czy wiecie, co to jest upsell i cross sell. Napiszcie tak, albo nie na czacie. Jestem ciekawa, jak tutaj u Was wygląda wiedza z takich podstaw marketingowych, bo to jest rzecz, którą cudownie można wykorzystać na stronie internetowej. I te dwie rzeczy sprawdzają się przede wszystkim na stronach, które już mają zakupy, na której już są klienci. Więc to, to jest coś, co można od razu na początkującej stronie wdrożyć, bo to tylko będzie Wam zwiększyć. Zwiększy Wartość koszyka zakupowego. Natomiast, jeśli już macie sklep działający, to jest taka genialna wtyczka w WordPressie. Ona nazywa się j Poczekajcie, ja tutaj zaraz J-Card, Plugin, zaraz wam ją pokażę. W Akademii też oczywiście jej konfiguracja pokazuje. Ona się nazywa tak, tylko co jest istotne, pamiętajcie zawsze, żeby zrobić kopię zapasową przed instalacją wtyczki, e, w razie co, żeby Wam nic nie wysadziła. Kiedy się testowałam na jednej stronie, gdzie tam w konflikcie weszła w jakąś, jakąś inną wtyczką, akurat ta wtyczka był problem, ale oczywiście była kopia zapasowa, nie mieliśmy, na, nic się tutaj nie wydarzyło, zresztą samo jej włączenie już wystarczyło w tamtej sytuacji. Natomiast w większości stron, na których testowałam, nie było problemu z tą wtyczką. To jest jcard, upsell and crosssell for WooCommerce. I to jest wtyczka, którą do WooCommerce, czyli to jest do innej wtyczki, która dodaje sklep internetowy do WordPressa. Sprawia, że pojawia się na etapie koszyka, ja wam może to pokażę, możliwość cross-sellu albo upsellu. I teraz spojrzałam tutaj co piszecie, że tak, wiem, że mniej więcej wiem, co to jest upsell, tutaj piszecie także, że nie wiecie. Mogę się tylko domyślać, nie mam pojęcia, co to jest. Więc zanim wam pokażę, to już powiem kilka słów. Kto z Was był w McDonaldzie ostatnio? Hmm. Ja, ja mam osobiście celiakię w McDonaldzie, nie mogę zbyt dużo rzeczy zjeść, natomiast byłam ostatnio w Lizbonie i akurat w Portugalii w McDonaldach mają bezpieczne dla osób z celiakią bezglutenowe bułki. Także o matko, ile się objadłam McDonalda za ostatnie 5 lat, kiedy nie jadłam. Ale na przykładzie McDonalda można pięknie wytłumaczyć, czym jest Apsel i crossa. Teraz tak. Wyobraźcie sobie, że idziecie do McDonalda i mówicie tak. Dzień dobry, małe frytki poproszę. Co powie sprzedający? A za złotówkę można powiększyć i będzie ich dwa razy więcej. To jest, to jest upsell. Czyli przychodzi klient do waszego sklepu. Chce kupić, hmm, co może chcieć kupić? Coś małego. Dajmy na to. Hmm, a niech będzie już ten mój Wordpress. Chcę kupić moją Akademię Wordpressa na pół roku. A ja mówię, jak dopłacisz dwie stówki, to będziesz mieć na cały rok dwa razy taki duży, długi okres. OK, i to jest upsell. Natomiast cross przychodzi ktoś do McDonalda i mówi, dobra, to niech będą te duże frytki. No to ktoś po, to, co sprzedający może powiedzieć, Cola, fanta czy sprite? I nie pyta, nie, nie, nie zapyta Was, czy coś do picia, tylko już da konkretny wybór, cola, fanta czy sprite. Ja zresztą sama pracowa pracowałam w Multikinie i taki skrypt mieliśmy, że jak ktoś kupuje popcorn, to mieliśmy nie pytać, czy coś do picia, bo wtedy można odpowiedzieć, jest wybór, wiecie, tak albo nie, tylko pytaliśmy cola, fanta czy sprite. E I to jest cross-sell. Hmm? Także... E Teraz Wam pokażę że wtyczkę, rozwiązanie, które, które pięknie tutaj działa u mnie na stronie. Właśnie na podstawie tej wtyczki j hmm. Dajcie mi chwilę, bo to mi się odpala strona AK, AKA. Cyk. No, za chwilę powinno się odpalić, mam nadzieję. Dobra, i mamy u mnie stronę z Akademią Wordpressa. I teraz powiedzmy, że tam ktoś wchodzi w tę akademię WordPressa, bierze tutaj kurs na pół roku. Tylko wiecie co, ja już sprawdzę, tylko czy nie mam czegoś w koszyku akurat dodanego, żeby tu Wam dobrze pokazać, ale nie, koszyk jest pusty. Dobra, więc klika tutaj, do, dodaje ten kurs WordPressa na, na 6 miesięcy i zobaczcie, tutaj. Pojawiła się wtyczka Jaycard, a mianowicie e-booki, planery biznesu PDF. Najniższa cena tam w ciągu 30 dni to jest te 39 zł dla zamówień powyżej 97 zł, a poza tą promocją cena jest 99 i nie podlega innym obniżkom. Także pokazuję, dodaję tutaj na etapie koszyka produkt, który normalnie mam w sklepie za 99 zł i zmienia jego cenę na 39 zł, i jak kliknie ktoś tutaj dodaj. To automatycznie się to dodaje do koszyka. I powiem Wam tak. Wydaje się, że to jest takie nic. No to 39 zł. Ale teraz wyobraźcie sobie, że w czerwcu zeszłego roku organizowałam konferencję Girlboss. To czy teraz jest już zmieniona nazwana Girlboss? I łącznie 700 osób złożyło zamówienie na bilety na tą konferencję. I ja wtedy właśnie dołożyłam te e-booki, co druga mniej więcej osoba dodała te e-booki za 39 zł do sklepu i na samym etapie tylko sprzedaży biletów na tą konferencję za 7000 zł osoby dodały te e-booki do koszyka mimo by, że wcześniej by nawet o tym nie pomyślały na etapie koszyka. I to jest właśnie upsell, czy tam cross tak? To, to w tym przypadku to był cross To jest właśnie to, co pomoże wam zwiększyć wartość koszyka zakupowego, bo znacznie łatwiej nam jest aktualnemu klientowi coś dosprzedać niż szukać kolejnego klienta. Pamiętajcie o tym. I to nam daje sklep online właśnie takie możliwości, żeby zarobić więcej, nie, nar nie narabiając się, że, że nie trzeba się narobić, żeby zarobić więcej. O. Mało tego, daje się naszym klientom fajne wartościowe rzeczy, które uzupełniają to, co aktualnie mają w koszyku. W tej wtyczce można więcej różnych takich rzeczy zrobić, akurat jak w koszyku jest coś, to dodaj tam to, jak coś innego jest, to zaproponuj coś innego, więc tam jest też dużo opcji. Wtyczka jest bezpłatna. Tam jakieś zaawansowane rzeczy można w wersji płatnej robić. Dobra, kolejny punkt to są automatyzacje. Ja już wam mówiłam, że można robić automatyczne faktury. I to jest super sprawa, ale ja też poszłam o krok dalej. Ja na przykład mam automatyczne faktury wystawiane w e-firma. I, I jeśli chodzi o to rozwiązanie, to w przeciwieństwie do fakturowni, e-firma ma jedną fajną rzecz, że tam oprócz wystawiania faktur można także skorzystać z biura księgowego bezpośrednio, tam z księgowości. I to jest o tyle fajne, że ja płacę około 200 zł miesięcznie za, za księgowość. I dlaczego? Bo przez to, że automatycznie sklep wystawia te faktury, to wszystkie moje faktury zarobkowe, przychodowe są od razu w systemie uksięgowego. Nie musi ręcznie paluszkami swoimi przepisywać kwot gdzieś tam do jakichś ksiąg przychodów i rozchodów i tak dalej, czy tam do ewidencji jakiejś. Tylko to już automatycznie jest i mój księgowy księguje tylko faktury kosztowe i w zależności od tego, ile mam faktur kosztowych, to tylko te pakiety u mnie wyglądają. Więc to znowu jest automatyzacja i ja miesięcznie też nie dużo czasu muszę na tą księgowość poświęcać. Kolejna automatyzacja, jakie można zrobić, to maile do klientów, ale też budowanie. Zaufania i lojalności klientów poprzez to, że na stronie możecie zrobić zapis na newsletter, i konkretne osoby będą zostawiały kontakty do siebie wtedy, kiedy wy znowu śpicie, nie robicie nic, bo weszły na waszą stronę, na przykład z Google'a, czy tych social mediów. Bo jeszcze tak, dodam mały disclaimer. Mówiłam wam, że nie opieramy się tylko na social mediach, ale to nie znaczy, że z nich rezygnujemy całkowicie, tak? Po prostu one są jednym takim klocuszkiem do tego, żeby budować ten biznes. Więc to są te automatyzacje, które na tej stronie internetowej mogą was dodatkowo wesprzeć w tym, żeby klienci e, robili zakupy u Was, a wy oszczędzali na tym czas i też e, łapali konkretnych klientów do swojej e, bazy, tak? E, kolejny punkt programu to jest architektura informacji. Kto z Was wie, co to jest architektura informacji? E, kiedy razem z Gabą, o widzę, że nawet Gaba już tutaj dołączyła, mówiła, że dzisiaj będzie, rozmawiałyśmy na temat tego wyzwania, bo w tym roku to wyzwanie prowadzimy we dwie. Obydwie stwierdziłyśmy, że drugi dzień wyzwania to musi być temat związany z architekturą informacji. Ja tak rozmawiałam z Gabą, wiesz co, gaba, ale jak my ten drugi dzień wyzwania nazwiemy Architektura informacji, to to jest takie mało seks i nikt nie przyjdzie. Także yy, my nazwałyśmy drugi wy dzień wyzwania, bym musiała sobie tutaj yy, się po posiłkować, żeby wam dokładną nazwę powiedzieć. Drugi dzień wyzwania brzmi, to będzie dla was podpowiedzią, co to jest ta architektura informacji, a mianowicie gubisz klientów, sprawdź, jak to naprawić. Czyli skuteczna architektura informacji na stronie internetowej. Ewelina mówi, że nie mam pojęcia, o czym wy mówicie. Jowita, może jakaś struktura? O, blisko, blisko, ciepło, ciepło. Czokapik pisze na, na YouTubie takie zorganizowane treści, żeby użytkownik szybko je znalazł. Ok. No słuchajcie, no tu chodzi po prostu jak poukładać podstrony na swojej stronie internetowej, żeby poprowadzić klienta za rękę ku celu, na którym nam na tej stronie zależy. Bardzo, bardzo krótko Wam powiem, bo jutro Gaba będzie miała całe spotkanie na ten temat i dokładnie będziecie układać jak klocuszki podstrony na Waszej stronie. Czyli tak wkrótce, co ma być w menu, co może być w jakimś menu bocznym, w jakiej kolejności, dlaczego tak, a nie inaczej, co jest Waszym celem, tym zajmiecie się jutro i będziecie nad tym pracować. Gaba, jeśli coś mają przygotować na to jutrzejsze spotkanie, to napisz na czacie, to od razu powiem. I teraz, co daje nam architektura informacji? Ułatwia nam ścieżkę zakupową na stronie, ale może też sprawić, że więcej odwiedzających stronę zostanie klientami. Kilka z Was osób tutaj napisało w tych początkowych problemach, że macie problemy, że potrzebujecie więcej, e, więcej odbiorców? A często właśnie. Nam się wydaje, że żeby mieć więcej kasy w naszym biznesie, musimy więcej osób kierować na naszą stronę internetową. A co, gdyby zrobić tak, nie za wszelką cenę pozyskiwać coraz to kolejne osoby, żeby odwiedziły stronę, tylko sprawić, że więcej osób, które odwiedzą stronę, zostanie klientami? Znowu, to jest szereg niewielkich działań, które wdrażacie na stronę i sprawia, sprawiacie, że więcej osób na tej stronie coś od was kupi. Albo odezwie się w sprawie skorzystania z waszej usługi, tak. Hmm? Znowu to jest coś, co się robi raz, układa się logicznie tą stronę, patrzy się na to, co tam na niej jest, wdraża i mamy więcej klientów. Trochę podobnie jak ta wtyczka, którą wam pokazywałam do tych Cross up-seli. Up hmm? Czyli jutro będziecie. Organizować treści na Waszej stronie, jeśli to jest nowa strona, bądź przeorganizowywać, jeśli już tą stronę macie. Dobra? To jest coś, co można zrobić łatwo. Ewelina tutaj mówi na Instagramie, bo bardzo dobrze, bo liczy się jakość, a nie ilość. Hmm? Dobra, kolejna rzecz to kontakty. O, Gaba mówi, że na jutro przygotujcie czyste kartki, ołówki i gumki do mazania. I ja właśnie sobie zdałam sprawę, że absolutnie zapomniałam powiedzieć. Pobierzcie karty pracy do dzisiejszego spotkania. Zaraz Wam jeszcze wrzucę. E, muszę wam tylko wrzucić link do tych kart pracy. Kopię adres linku. Znajdziecie je też e, pod. Znajdziecie je także pod. E... Oj, coś mi się nie chce wrzucić. Pod oknem z webinarem, jeśli bezpośrednio e, oglądacie. Więc wydrukujcie sobie, to są już od razu karty pracy na wszystkie trzy e, dni wyzwania. Nie wiem, jak mogłam zapomnieć w ogóle wam to o tym powiedzieć. Dobra. Także kontakty, zbieranie lidów, i tutaj, jeśli chodzi o newsletter, to powiem wam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy sprzedażowych. Gdybym miała zrezygnować ze wszystkich moich ścieżek dotarcia do moich klientów, to jedyna, z której bym nie zrezygnowała, to byłby newsletter, czyli strona internetowa z so newsletterem. I nic więcej mi nie trzeba. Um, newsletter, ja w tej chwili w swojej bazie newslettera mam 20 tysięcy kontaktów. I niezależnie niezależnie od tego, czy kto, co się stanie z social mediami. Co się stanie z różnymi jakimiś opcjami, y, jakie są w tej chwili, żeby docierać do potencjalnych odbiorców, to nie ma problemu, bo ja mam bezpośrednie kontakty do skrzynek moich klientów, moich odbiorców. Jeśli dopiero startujecie ze stroną, załóżcie newsletter. Nawet jakbyście nie mieli wiedzieć, co macie tam pisać, ale pamiętajcie, że jak pierwsze 5 osób, 10, 15, 20 się zapisze, to nawet dla nich warto y, tworzyć, warto pisać. Dlaczego? Jest kilka fajnych opcji, jeśli chodzi o newsletter. Przede wszystkim, jak zaczynacie testować, działać na małej grupie, to jak będzie jakaś wpadka, coś nie tak pójdzie, wiecie, no poznajecie dopiero narzędzia, to się dowie o tym tylko te 5, 10, 15 osób, prawda? Yy, więc nabieracie doświadczenia, wiecie, co pisać, jak obsługiwać narzędzia, tak? A też my często w sieci, w internecie bagatelizujemy liczby. 5, 10, 15 osób? Przecież to jest multum osób. Ja wiem, że niektórzy mogą się popukać po głowie. Nie wiem, czy to była Ula. Ja kiedyś miałam z Ulą taką rozmowę. Ola Ula do mnie mówi, że jedna z dziewczyn z paczki, że założyła newsletter, ale ma na nim 50 osób. Tylko. I w ogóle bez sensu i coś tam. A ja mówię, Ula, masz na newsletter, 50 osób? Wow! Ula, no, no właśnie, tylko 50. A ja mówię, Aż 50. Wiecie, trochę spantałyku ją yy, zbiłam. Ale koniec końców porozmawiałyśmy i powiedziałam, ula, a jakby ci w tej chwili e, do ciebie przyszło, w tym momencie, 50 osób, żeby coś od ciebie kupić, to byś powiedziała, czy że to dużo, czy mało? No dużo! No to czym się różni to, że tu jest napisane 50 osób, a tym, że ktoś przychodzi do ciebie? Pamiętajcie, nie traktujmy w internecie ludzi jako liczby, bo to są nadal ludzie. Dużo osób też mi mówi, że o, jak będę miała tyle i tyle obserwujących, to dopiero mogę zarabiać. Że o, to pięć tysięcy muszę mieć, 10, 15, nie wiadomo co. Nie? W zeszłym roku w lipcu byłam na koncercie Pink i tam kilkadziesiąt tysięcy osób wchodzi na stadion narodowy. I słuchajcie, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób ze stadionu narodowego wyszło, ten most, który tam zaraz od stadionu idzie, yy... poniatowski, chyba tak dajcie mi znać, czy dobrze mówię, był zamknięty na kilka godzin, żeby te osoby w ogóle przeszły. Tam, wiecie, o jakichś Uberach, taksówkach w ogóle nie było mowy. Najpierw te osoby po prostu musiały przejść przez ten most, żeby się móc gdzieś tam porozchodzić dopiero po mieście. Nie? Więc to dopiero pokazuje, czy jak ktoś by miał zacząć sprzedawać pierwszy swój produkt, kiedy go obserwuje tyle osób, co przez kilka godzin musi przejść przez jeden most, który jest naprawdę szeroki cały zamknięty, czy to byłaby mała presja czy duża? No lepiej zacząć, lepiej zacząć na tej małej nie? grupie. I się nauczyć. I potem przyjdą do nas osoby. Zwłaszcza jak nie będziemy każdej kolejnej traktować jako cyferki, tylko jako człowieka, nie? Dobra. Kolejna rzecz, social media. I teraz y, ja nie będę Wam mówiła o social mediach, bo zapewne y, wiecie, na czym polegają social media, że jak można pozyskiwać tu odbiorców. Y, no, też tutaj w kontekście dzisiejszego spotkania, co było na początku, jak można pięknie marnować w nich czas. Y, ale to, co ja bym chciała powiedzieć, że w momencie, kiedy Wy macie stronę internetową, można pięknie. Połączyć social media ze stroną internetową poprzez pixel Facebooka. I powiem Wam, że to jest największa moc social mediów, jakie w sumie mogą nam dać sprzedażową. Z tego powodu, że w momencie, kiedy zainstalujecie na swojej stronie internetowej pixel Facebooka, możecie zrobić fajne reklamy remarketingowe w social mediach. I zaraz Wam powiem, na czym to polega. Pixel Facebooka sprawia, że dajmy na to ten Facebook, Instagram. Wiedzą, kto wszedł na naszą stronę internetową i połączy tą osobę z ich kontem w social mediach. I być może kojarzycie różne takie większe marki, zwłaszcza to wykorzystują, że wejdziecie na jakąś stronę, chcecie kupić sobie nowe buty. Wchodzicie gdzieś tam na Zalando, dajmy na to. Wchodzicie na Zalando, oglądacie sobie buty, i potem wchodzicie na Facebooka, i te same buty na Was patrzą. Przychodzicie na Instagram, a tam w proponowanych Instastory pokazuje, że o Boże, przejdź na te same buty. Potem w ogóle przechodzicie jeszcze na inną stronę, a tam dalej ścigają was te buty. Jeśli rzeczywiście to było w social mediach, to tam za to jest odpowiedzialny pixel Facebooka. Bo Facebook wtedy wiedział i był połączony na tej stronie, na, był na Zalando, i Facebook, Instagram wie, że wy oglądaliście te buty, i dlatego te buty was ścigają. A jak być może wiecie, im więcej razy mamy styczności z jakimś konkretnym produktem, tym większa szansa jest, że go kupimy. I to jest właśnie reklama remarketingowa. Czyli my już się zainteresowałyśmy jakimiś butami i potem te buty nas ścigają. I jak zobaczymy te buty już 50 raz, to możemy się już złamać i rzeczywiście je kupić. Mimo że gdybyśmy tylko raz je oglądały na tej stronie i potem nie ścigałyby nas, to wcale byśmy ich nie kupiły. I to jest typ reklam, który. Wyjątkowo niedużo kosztuje. Z tego powodu, że nie strzelamy naszymi reklamami ślepakami albo gdzieś tam w ograniczeniu o, powiedzmy, grupy demograficzne, czy jakieś tam grupy odbiorców podobnych, co coś kupili, yy, ale zresztą wtedy też byśmy musieli pixel Facebooka mieć podłączony. Ale nie strzelamy ślepakami, tylko wyświetlamy się tylko wąskiej grupie. Powiedzmy, naszą stronę internetową odwiedziły 2000 osób. Yy, więc. Robimy ten remarketing, że jest wyświetlany tylko dwóm tysiącom osób. Non stop ta reklama nasza, jakiegoś naszego produktu. I dzięki temu ta reklama jest niedroga. Bo nie lecimy ślepakami do tysiący, tysięcy, dziesiątek, tysięcy osób. Tylko one są, bo te dwa tysiące osób są bombardowane. A jak wiemy, niektórym się będzie wydawało, a dwa tysiące, co to jest? Ale jak my już wiemy z tego z dzisiejszego spotkania dwa tysiące, wow, co to jest. Hmm? I niedrogą znowu reklamą, oszczędnością czasu. I też nie na siłę pozyskiwaniem nowych odbiorców, ale yy, sprzedaniem tym, którzy już nas znają, którzy już odwiedzili naszą stronę internetową, możemy zyskać więcej. Oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze i zarabiamy przy tym. Hmm? Dobra. Kto z, nas wie, kto z Was wiedział, co to jest ten pixel Facebooka? Albo inaczej, kto z Was ma już zainstalowany pixel Facebooka? Jak nie macie, to nie martwcie się, ja w Akademii WordPressa. Mam całą lekcję, gdzie pokazuję, jak to wszystko pokonfigurować z tym pikselem Facebooka, żeby to wszystko ogarnąć. Mm, dobra, ja tutaj jeszcze patrzę. Mówicie, że karty pracy po, pobrałam, ale większość odpowiedzi nie wiem. Dobra, ja jeszcze wam te karty pracy też za chwilkę e, otworzę i pokażę, jak to wygląda. Dobra. Mm, cyk, cyk, cyk. Także ja tutaj otwieram jeszcze karty pracy, które Wy możecie też oczywiście pobrać. Tak wyglądają nasze karty pracy. I na dzisiaj tylko strona www, dzień pierwszy. Napiszcie, co to jest WordPress i e-commerce. WordPress no to jest ten system zarządzania treścią, który możecie samodzielnie wyklikać swoją stronę internetową bez znajomości. Bez wiedzy programistycznej, bez jakiejś e, znajomości, bez bycia, tak, mieć, ojaku, bez posiadania jakiegoś takiego zmysłu artystycznego, graficznego, bo samodzielnie możecie zmieniać tam skórki graficzne i zmieniać jednym kliknięciem, praktycznie wygląd swojej strony internetowej, a u WooCommerce jest to wtyczka, bezpłatna wtyczka, także do WordPressa, dzięki której stronę internetową zamieniacie w sklep internetowy. W mojej Akademii WordPressa jest zarówno kurs WordPressa dla osób, które chcą mieć tylko stronę wizytówkową na przykład do usług jako freelancerzy, ale także e-commerce, jeśli chcecie zrobić platformę sprzedażową e-booki, produkty fizyczne, kursy online, cokolwiek zachcecie. Co to jest hosting i domena? No to hosting, to miejsce, w którym ta strona wasza fizycznie się znajduje, że można była, była widoczna w internecie, a domena to jest adres, który kieruje waszych odbiorców na tą stronę. Dlaczego te rozwiązania są dla Was odpowiednie? Bo są niskokosztowe, bo są, um, bo są łatwo dostępne, bo dodatkowo można też szybko stworzyć tą stronę internetową i dużo wiedzy na ten temat jest w internecie, żeby działać. I to jest ten dzień pierwszy. A dzień drugi, jutro będziecie działać dalej z gabą. Jutro 13, przypominam. No dobra, jak zrobić tą stronę internetową? <laughs> mamy tak, interaktywna Akademia WordPressa. I teraz mamy nabór 20 luty do 5 marca lub do zajęcia 350 miejsc, ale mam też dla Was konkurs. Być może już widzieliście na stronie ogarboskie.pl wyzwania WordPress jest dostępny konkurs. Na samym dole możecie napisać. Wystarczy pod tym artykułem w komentarzu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to ja mam właśnie wygrać dostęp do Akademii WordPressa. I tutaj na samym dole są komentarze. 38 komentarzy już jest na ten moment. O, I tu na samym dole możecie wpisać swój komentarz, żeby wziąć udział w konkursie. I w tym roku, powiem Wam tak, wygrywa 20 osób i jest pula nagród prawie 500 zł. Jest Akademia WordPressa, kurs WordPress plus WooCommerce, na rok dostępna jest na pół roku drugie miejsce. Potem kurs WordPressa na pół roku to jest trzecie miejsce. Od Gaby z Infoblogerki jest też pakiet godzin wsparcia technicznego w WordPressie, e-book aktualizacjach i 12 e-booków bądź online, z którym także możecie stworzyć własną stronę internetową. Także to jest ten konkurs, do którego zachęcam, bo konkurs trwa tylko do jutra, do końca dnia, a już chyba do 18 my podamy, kto wygrywa, więc też przed rozpoczęciem naboru będziecie wiedzieć, kto wygrał dostęp do tego kursu. I mam też jeszcze u siebie e-book SEO, który jest idealnym dopełnieniem Akademii, którym się dowiadujecie też więcej na temat tego, jak sprawić, żeby strona była widoczna w wynikach wyszukiwania. Mm. Lilka jeszcze pyta, czy to jest faktycznie opłacalne żeby te reklamy były. No powiem Wam tak. Ja ostatnio, ja zazwyczaj jak taki tysiąc w reklamy remarketingowe wrzucę, to z takiego tysiąca mam zakupionych produktów za minimum pięć tysięcy. Tylko że ja reklamy remarketingowe używam przede wszystkim w kampaniach reklamowych na krótki, krótki okres czasu. Nie jest ona u mnie włączona cały czas, bo ja wolę działać w, takim, w taki kampaniowy sposób. Dobra, optymalizuj pod co? Tak, i optymalizacja pod co? z e-bookiem SEO, to jest pierwsza droga, jeśli chodzi o założenie strony, natomiast druga droga na stworzenie strony internetowej jest zatrudnienie wykonawcy i też w trakcie tego wyzwania w trzecim dniu zrobimy takie spotkanie, w którym pogadamy na ten temat, czy lepiej samodzielnie zrobić stronę internetową, czy zatrudnić wykonawcę. Ja owszem, uczę WordPressa, mam Akademię WordPressa, więc teoretycznie powinnam Was zachęcać tylko w samodzielnie, tylko z moją Akademią, ale to nie jestem ja. Ja w top 5 talentów Galupa mam a, talent, który się nazywa bezstronność. Jak się dowiedziałam o tym, stwierdziłam, a po choinkę mi taki talent, po co być bezstronnym, ale to jest mój talent i jak zaczęłam a, pogłębiać sobie ten talent, pracować z tym talentem, zdałam sobie sprawę, że na tyle niewiele osób ma ten talent, że to jest moja supermoc. Ja właśnie jestem tą osobą, czy jak wy do mnie przyjdziecie z konkretnym problemem, to ja wam powiem, nie, kurs nie jest dla ciebie. Albo tak, kurs jest dla ciebie. Nie, może lepiej u ciebie będzie yy, zatrudnić kogoś do wykonania strony internetowej. I dlatego też trzecie spotkanie naszego wyzwania jest takie, gdzie podejmiecie decyzję, czy samodzielna realizacja strony jest dla was, czy może lepiej kogoś zatrudnić. Ok? Yy. I zadanie domowe dla was jest takie: znać domenę. Po prostu. Jeśli nie masz strony internetowej, znajdź domenę, znać adres domeny. I jak już ją znajdziesz, możesz ją od razu kupić. Pamiętaj o tym kodzie zniżkowym do lh.pl na hosting. Interaktywna. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać. Ja tutaj jestem dla Was jeszcze dostępna. Tutaj spojrzę, bo widziałam, że tutaj się dużo zaczęło dziać na, na czacie. Mm, o, mówicie, że e-book SEO jest boski. Kursy i e-booki Oli są boskie, ale dziękuję. Ola pyta, czy spotkania są nagrywane? Tak, jak najbardziej są nagrywane i pod tym samym adresem, gdzie jest konkurs, są wszystkie linki, które są potrzebne do tego, żeby obejrzeć powtórki. Jeśli chodzi o wideo, to powtórka jest od razu po zakończeniu tego materiału dostępna. Dobra, słuchajcie, to co? Ja spojrzę, jaki mamy czas. Uuu, dobry czas. Tak właśnie liczyłam, że w 45 minut się zamkniemy. Tutaj mamy 50, także całkiem, całkiem nieźle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to możecie je zadawać pod tym materiałem albo pisać do mnie na maila kontakt małpaolagościniak.pl, oczywiście bez polskich znaków. Ja chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Za to spotkanie i chciałabym przypomnieć, że do, yy, do 15 lutego, do końca dnia, czyli do trzeciego dnia wyzwania, możecie yy, udzielać odpowiedzi w naszym konkursie, żeby zgarnąć interaktywną Akademię WordPressa. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia Wam życzę. I no co, wybierajcie swoje domeny. Hmm? <ścoughs> Cześć. Cześć, czałem, papa. Widzę, że mówicie dziękujemy. No ja dziękuję, dziękuję. Miało być krótko, konkretnie. Ale jednak ogólnie, no bo to pierwsze spotkanie, prawda? Widzimy się jutro, jutro będą konkrety. Jutro będziemy się widzieć przede wszystkim z Gabą o architekturze informacji. Uważam, że to jest temat, który zresztą ja też się nim pasjonuję i dużo osób zapomina o tym. A to jest taki naprawdę konkret, który może dużo zmienić. Także widzimy się jutro, skakujcie koniecznie jutro. I do zobaczenia. Dobra. Dobra.